Czasy pandemii na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Chaos, lockdowny, zamykane restauracje, kina, a nawet lasy. Maseczki złe, a potem nagle stały się obowiązkowe. No one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem. Pomagają. Co ludzie noszą? Nie wiem. Liczba nadmiarowych zgonów przekroczyła ponad 200 tysięcy. Wybory, gdzie wirusa już nie było. Bo on jest w odwrocie. Zamykane cmentarze i mnóstwo nielegalnych rozporządzeń. W tym materiale przyjrzymy się temu szaleństwu bliżej. Materiał podzielony jest na trzy części. Na początek omówimy sytuację związaną z maseczkami. W początkowej fazie pandemii opinie na temat noszenia maseczek były krytyczne. W tym kontekście minister zdrowia Łukasz Szumowski był jedną z ważniejszych postaci, która wypowiadała się na ten temat. W lutym 2020 roku na pytanie redaktora o powód noszenia maseczek przez ludzi Szumowski udzielił odpowiedzi, która sugerowała, że nie wiedział, dlaczego ludzie je noszą. Ta wypowiedź jawnie sugerowała, że uważał maseczki za bezsensowne. Ale wie pan, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? Ale nie wiem właśnie, czy też doustnie, czy na ręce. Maseczkę już niech się pan nie wygłupia. Takie maseczki zakrywające, takie nie pomagają. Białe. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego... Naprawdę nie pomagają? Naprawdę nie pomagają. To co ludzie je noszą? Nie wiem. W kolejnych tygodniach i miesiącach Szumowski zmieniał swoje stanowisko. W kwietniu 2020 roku na pytanie redaktora dotyczącego terminu noszenia maseczek, Szumowski odpowiedział: kiedy najwcześniej możemy liczyć na to, że zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek, który od dzisiaj obowiązuje? Jak będzie szczepionka. 29 kwietnia 2020 roku Szumowski zaskoczył opinię publiczną. W swojej wypowiedzi ostro skrytykował osoby, które nosiły maseczki na brodzie, nazywając to objawem egoizmu. Apelował również o konieczność noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Ta zmiana w jego stanowisku była zauważalna i wywołała mieszane reakcje społeczne. Wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie ma maski w ogóle, albo ma zsuniętą maskę na brodę. Szanowni Państwo, to nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję, w przestrzeni publicznej zakładajmy te maski. Kolejna sprzeczność pojawiła się 4 maja 2020 roku, kiedy to sam Szumowski przyznał, że nie nosił maseczki, ponieważ nie miał objawów. To wywołało jeszcze większe zamieszanie i naruszało spójność jego wypowiedzi. No jak ja nie noszę maseczki ani rękawiczek. W ogóle z rękawiczkami to jest inna sprawa. Tutaj najważniejsze jest, żeby pamiętać, żeby nie dotykać ust i nosa. Natomiast no, ja jako osoba zdrowa, bez objawów, nie miałem maseczki. W miarę upływu czasu decyzje i wypowiedzi polityków były często sprzeczne i niejednoznaczne. Narracja dotycząca noszenia maseczek zmieniała się, a rząd wydawał się być niepewny swoich działań. Obowiązek noszenia maseczek był czasem łagodzony, ograniczając go do pomieszczeń zamkniętych, a innym razem wprowadzano żółtą strefę, gdzie maseczki były obowiązkowe nawet na świeżym powietrzu. To wszystko wywoływało wrażenie braku jasnego planu i powodowało frustrację oraz brak zaufania wśród społeczeństwa. Ta niejasność w wypowiedziach i działaniach decydentów, w tym również Szumowskiego, prowadziła do oburzenia i naruszała zaufanie społeczeństwa. W rezultacie, po aferach związanych z maseczkami i respiratorami, 18 sierpnia Szumowski podał się do dymisji, a na jego stanowisko ministra zdrowia wszedł Adam Niedzielski. Chciałem Państwa poinformować, że dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Warto tutaj dodać, że Szumowski nie był jedyną osobą w mediach, która wypowiadała się na temat maseczek. Bardzo często opinie ekspertów były niejednoznaczne. Luty rok 2020. Główny inspektor sanitarny. Noszenie maseczek przez osoby zdrowe jest bezsensowne. Profesor Gut, znany specjalista w zakresie mikrobiologii i wirusologii. Wypowiedź z marca tego samego roku, gdzie wyśmiewa noszenie maseczek. O co chodzi z dyskusją dotyczącą maseczek? Jak pan na to patrzy? Do czego służy maseczka? Maseczka służy do ochrony tego, z czym pracujemy. Chirurg zakłada, żeby nie napluć w pole operacyjne. Wychodząc na ulicę w maseczce, zbieram wszystko,
co mogę zebrać na tą maseczkę. W momencie, kiedy zakłada ktoś maseczkę, żeby sobie w niej chodzić po ulicy i jest przekonany, że żeby się nie zarazić, to w istocie zbiera wszystkie zarazki, wirusy, różne inne rzeczy na tą maseczkę, tak? Mają przy sobie i jak ją zabiera do domu, to na przykład częstuje tymi wirusami i tym wszystkich u siebie w domu. Dokładnie tak. No to przepraszam, to z jakiego powodu maseczki znikają masowo ze sklepów? Co nagle tylu mamy chirurgów, tylu mamy wirusologów? Być może, bardzo bym się ucieszył, ale nie jest to prawda. Po kilku miesiącach zmienia swoje zdanie i twierdzi, brak maseczki znacznie zwiększa ryzyko zakażenia. Ta zmiana w wypowiedziach i stanowiskach ekspertów, w tym profesora Guta, jeszcze bardziej komplikowała sytuację. Społeczeństwo musiało radzić sobie z różnymi opiniami i sprzecznościami wśród ekspertów, co wpływało na poczucie zamieszania i dezorientacji. Maski noszone przez osoby bezobjawowe muszą być traktowane bardziej jako pewien element psychologiczny niż jako ochrona medyczna. W pewnym momencie pandemii doszło do pewnego absurdalnego zjawiska, gdzie noszenie maseczek stało się punktem krytycznym i nieposiadanie ich mogło prowadzić do niesprawiedliwego oskarżenia. Wielu ludzi, którzy nie nosili maseczek, byli narażeni na publiczne ataki i oskarżenia. Gdzie masz maskę? Proszę do mnie odejść. Gdzie masz maskę? Załóż maseczkę, tak zachowuj się tak jak wszyscy przyzwoici. Nawet na świeżym powietrzu, w otwartych przestrzeniach, niektórzy decydowali się nosić maski ze strachu przed negatywnymi reakcjami społecznymi, jak i mandatem. Dochodziło do absurdów, jak aresztowania za brak maseczki na świeżym powietrzu. Ta sytuacja doprowadziła do totalnego chaosu. Co robisz, kurwa? Puść go, ty! Czasami nawet w lesie, z dala od innych ludzi, można było zobaczyć jednostki, które nieustannie trzymały maski na twarzy. To świadczyło o stopniu wpływu paniki i niepokoju, które były nasilane przez media i niejasność w przekazie rządowym. Nie udowodniono przenoszenia wirusa na świeżym powietrzu, gdzie nie ma wokół ludzi. Także dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdy wiele osób zdaje sobie z tego sprawę i nie nosi maseczek na ulicy. Ma je tylko fikcyjnie na uszach, na brodzie, gdzieś na szyi, żeby nie podpaść policji. Natomiast uważam, że to rujnuje nasz wizerunek jako kraju, który stosuje metodę, która nie przekłada się na bezpieczeństwo, a tylko utrudnia ludziom życie. Użyjemy teraz, nie wiem, czy to dobrze widać. Jeżeli używamy takiej przyłbicy, to zwróćcie Państwo uwagę, że część zostaje, ale ten biorazum też się przenosi wszędzie. Tego, czego mniej polecamy, ten bioaerozol jest też wszędzie tak naprawdę. Jeżeli jest taka maseczka, to proszę zobaczyć, jak mało przedostaje się tego bioaerozolu. Ten bioaerozol jest też wszędzie tak naprawdę. Chcesz użyć mojego głosu? Wejdź na inteligentnygłos.pl. Maseczka. Ministerstwo Zdrowia zachęca jednak, by sięgać przynajmniej po maseczki chirurgiczne, a ten prosty eksperyment pokazuje, że choć na pierwszy rzut oka różnicy nie widać, to rzeczywiście warto. W tym burzliwym okresie, pełnym sprzecznych informacji, trudno było uniknąć absurdów. Każdy wydawał się mieć swoje własne zdanie, a eksperci nie byli w stanie dojść do konsensusu. Warto wspomnieć o jednym z posłów, Grzegorzu Braunie, który zdecydowanie odróżniał się od reszty. Jako jedyny nie założył maseczki, co prowadziło do różnych kar i wykluczeń z posiedzeń Sejmu. Podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Należy jednak podkreślić, że autor materiału nie kwestionuje skuteczności maseczek. Przedstawiony materiał jedynie ukazuje absurdy, jakie miały miejsce w tamtym momencie. To właśnie w tym kontekście powstał ten film dokumentalny, który ma na celu przybliżyć widzom niezwykłe wydarzenia tego czasu. W kolejnej części omówimy temat lockdownu. Jeżeli chcesz wesprzeć powstawanie takich materiałów, wejdź na memowy.pl. Z kodem MEME otrzymacie 15% zniżkę. Dziękuję wszystkim wspierającym.